1 marca 2024 roku 11 atletów stanęło do rywalizacji na Arnold Strongman Classic w Ohio. Pięć konkurencji miało wyłonić najsilniejszego zawodnika imprezy. W stawce znaleźli się dwaj reprezentanci Polski, Mateusz Kieliszkowski oraz Oskar Żiłkowski. O ile Kielich to etatowy zawodnik zawodów Schwarzeneggera, to Ziółek po raz pierwszy mógł mierzyć się w tej prestiżowej imprezie. W dzisiejszym odcinku zrelacjonuje zawody w Kolumbus. W których to kielich przysporzył Polakom wiele powodów do dumy, zajmując tam drugie miejsce. Zapraszam do oglądania. Największą atrakcją tegorocznych zawodów Schwarzeneggera dla kibiców sportów siłowych na całym świecie był fakt, że po czteroletniej przerwie do Strongman powrócił Haftur Björnsson. Po raz ostatni w zawodach rangi światowej wystartował on w Ohio w 2020 roku kiedy to po raz trzeci wygrał Arnolda. Po zwycięstwie tym wystartował jeszcze tylko w Mistrzostwach Islandii, po czym zakończył karierę. Miał to być definitywny koniec jego profesjonalnej kariery i nikomu do głowy nie przyszło, że kiedykolwiek jeszcze zobaczymy go w rywalizacji strongmanów. Nie mógł żyć bez tego sportu i w 2023 roku na Arnold Sport Festival, gdzie był honorowym gościem Schwarzeneggera, publicznie zadeklarował światu swój powrót do dźwigania. W obecności kilku tysięcy osób publicznie oznajmił, że za rok powróci do Kolumbus, ale już nie w roli gościa, tylko zawodnika. Wydawać by się mogło, że tak długa przerwa od zawodowego sportu nie pozwoli mu wrócić do formy sprzed czterech lat, tym bardziej że swoje przygotowania zaczął bardzo pechowo od zerwania klatki piersiowej w kwietniu 2023 roku. Wczesnym latem wznowił treningi i na jesieni można było zauważyć, że forma jego w zaskakującym szybkim tempie rośnie i na pewno w Ohio nie będzie chłopcem do bicia. Już na samym finiszu przygotowań siła jego eksplodowała. Na miesiąc przed zawodami wykonał na treningu martwy ciąg z obciążeniem 454 kg i stał się głównym kandydatem do wygrania tego konkursu. Szybko stał się też jednym z faworytów do wygrania całej imprezy. Największymi konkurentami jego o zwycięstwo wydawało się, że będą Mitchell Hooper i Mateusz Kieliszkowski. Kanadyjczyk w ostatnim roku wygrał wszystkie najważniejsze imprezy, z kolei Polak poza WSM spisywał się tak, jak nas do tego przyzwyczaił w swoich najlepszych latach. W kraju ostrzono sobie apetyty na występ Licha, jak również na start drugiego Polaka Oskara Ziółkowskiego. Ten mógł po raz pierwszy wystąpić w profesjonalnych zawodach Arnolda, a te były najmocniej obsadzone w całej swojej dotychczasowej historii. Wśród 11 zawodników znalazło się aż pięciu mistrzów świata. Poza wymienionymi już Hooperem i Torem byli nimi również Oleksij Nowikow, Tom Stoltman i Martin Licis. Pierwszą konkurencją tegorocznych zawodów Arnold Classic był martwy ciąg bez kostiumu z możliwością użycia pasków na maksymalne jedno powtórzenie. Z góry wiadomo było, że Polacy w tym evencie będą w końcówce stawki, i nie obyło się tu bez niespodzianek. Ziółek w pierwszym podejściu zaliczył 370 kg i na więcej go już nie było stać. Kielich natomiast w pierwszej próbie zaliczył 370 kg, w drugiej 388. I w podejściu trzecim nie dał rady już podnieść tangi ważącej 402 kg. Szkoda, że w drugim podejściu nie próbował zaatakować troszkę więcej, bowiem tylko o 3 kg więcej od niego zaliczył Licis i o 9 Evans. Konkurs zdominował Björnsen. W drugim swoim podejściu podniósł 456 kg i z trzeciego podejścia już zrezygnował. Chciał zaoszczędzić swoje siły na resztę zawodów, co na pewno było mądrym posunięciem patrząc na to, co wydarzyło się w kolejnym evencie ciągi wygrał Tor, drugi był Bobby Thompson, trzeci Hooper. Kielich zajął miejsce dziewiąte, Ziółek dziesiąte. Ostatni był Maxim Budrow, który przy pierwszym podejściu doznał kontuzji, po czym zrezygnował z dalszego występu w imprezie. Po ciągach na zawodników czekał bieg z 400 kg ramą pod górkę. Miała to być konkurencja, w której Kielich miał zacząć odrabiać punkty i przesuwać się w górę tabeli punktacji zasadniczej. Z racji, że w ciągach zajął odległe miejsce, to do ramy musiał wyjść zaraz na samym początku konkursu i czekać na to co zrobią jego rywale. Konkurencję ukończył w czasie 8 sekund i 69 setnych i po minie jego było widać wielkie niezadowolenie. Po tym jak szedł można było zaobserwować, że coś się stało z jego biodrem bądź nogą. Gdy kilka godzin później zapytałem go o to, napisał mi, że znów strzeliło mu pasmo biodrowo-piszczelowe. Znieczuli to środkami przeciwbólowymi i stanie drugiego dnia do dalszej rywalizacji pomimo urazu. Ziółek z kolei dał radę zajść z ramą na odległość prawie 5 metrów. To dało mu wynik lepszy od Bobiego Thompsona i Toma Evansa. Większość zawodników, podobnie jak Oskar, nie dała radę z ramą dojść do mety. Sztuka ta udała się tylko czterem zawodnikom. Prócz kielicha zrobił to jeszcze tylko Licis, Tor i Hooper. Ten pierwszy zrobił to w czasie gorszym od Polaka, ale już dwaj pozostali przebili jego rezultat. Hooper, który przed rokiem na Arnoldzie w ramie był za Polakiem, teraz poszedł świetnie. Początkowo wydawało się, że zrobił czas na rekord świata poniżej 7 sekund. Po sprawdzeniu jednak tego w powtórce i przeliczeniu czasu raz jeszcze, okazało się, że do rekordu zabrakło mu 10 sekundy. Czas 7 sekund i 10 setnych sekundy był to wynik, z jakim na koniec mierzył się Thor. Islandczyk wydawało się, że straci tu sporo punktów. Nigdy nie był on wirtuozem ramy, a tym razem zaszokował wszystkich. Przebił czas Polaka i w konkursie drugim zajął drugie miejsce. Po pierwszym dniu zawodów Kolumbus prowadził Biersen, miał on na swoim koncie punktów 21, tuż za nim z 20 punktami był Hooper, i wydawać by się mogło, że ta dwójka atletów zdominuje zawody. Singleton, który był trzeci, miał 6 punktów straty do lidera, Kieliszkowski 9, a Ziółkowski 15. Drugiego dnia zmagań na zawodników czekały już trzy konkurencje: Dla tajemniczony w uraz Kieliszkowskiego, Pewną niewiadomą było jak spiszeł się on przede wszystkim w konkursie Axla, gdzie wielką pracę odgrywa praca bioder i nóg. Pierw jednak na atletów czekały kamienie Diniego. Ziółkowski, który wychodził do tej konkurencji jako pierwszy z Polaków, wydawało się, że podobnie jak w ramie zdobędzie tu kilka punktów, co jak na debiutanta byłoby dobrym dla niego wynikiem. W trakcie jego przygotowań, które można było śledzić na kanale YouTube Real Farm, widać było, że konkurencja ta powinna mu leżeć i kilka metrów z kamieniami powinien przejść. Tak jednak się nie stało. Dwa kamienie o wadze 186 i 144 kg zdołał przenieść tylko na odległość 25 cm i był to najgorszy wynik konkursu. Coś musiało się wydarzyć, o czym wie chyba tylko sam Oskar. Być może uraz go jakiś złapał, o czym nie wiemy. To, jak zaprezentował się on drugiego dnia zmagań, to opisałbym to krótko, że nie był to ten Oskar Żukowski, którego w Polsce wszyscy znamy. Okrutnie zdarzył się z rzeczywistością. I mam nadzieję, że sam niebawem na ten temat się wypowie i zrelacjonuje swój start w Ohio. Kieliszkowski z kolei z kamieniami poszedł świetnie. Szedł wolno, ale cały czas przesuwał się do przodu, wyprzedzając kolejno wszystkich przed nim startujących rywali. Przed nim najdalej zaszedł z kamieniami Oleksij Nowikow, który uzyskał odległość 4 metrów i 4 centymetrów. Polak zaszedł ponad dwukrotnie dalej na odległość 9 metrów 73 cm. Pobił tym samym rekord świata Kevina Fajersa. I każdy z ogromnym zaciekawieniem czekał już na to, co wydarzy się wreszcie tego konkursu. Ostatecznie wynik Polaka zdołało przebić trzech zawodników. O 89 cm dalej od niego zaszedł Singleton, o 99 Tor, a konkurencję wygrał ponownie Hupp. Kanadyjczyk w kamieniach ustanowił rekord świata, który od teraz wynosi 12 m60 cm. Kiedy szedł, w pewnym momencie, gdy już wiedział, że z kamieniami zaszedł najdalej, stanął, spojrzał się w stronę publiczności, Uśmiechnął się i ruszył dalej. W punktacji ogólnej zawodów, po trzech konkurencjach, Thor i Hooper mieli po 31 punktów, Singleton, który był trzeci, miał ich na koncie 24, a Kielich i Stoltman po 20. Wydawało się, że to między Polakiem, Szkotem i Amerykaninem odbędzie się walka o to, który z nich stanie na trzecim miejscu podium. Ziółek z ośmioma punktami zajmował miejsce dziesiąte i co jedynie mógł myśleć już tylko o przegonieniu Evansa, który miał dwa punkty więcej od niego. Czwartym konkursem imprezy było wyciskanie 182 kg Axlo nad głowę w czasie 120 sekund, jeszcze przed Arnoldem, kiedy w swoich filmach na YouTube mówił, że 3-4 powtórzenia to będzie maks na jaki go stać i z takiego wyniku będzie bardzo zadowolony. Z kolei Hooper na ostatnim treningu przed zawodami z Axlem wykonał jedno powtórzenie z obciążeniem 205 kg i wydawał się być tu faworytem do wygrania tej konkurencji. Tor natomiast na treningu z Axtron wypadał słabo i można było się spodziewać, że potraci tu sporo punktów. Ziółek, który do konkurencji wychodził jako pierwszy, nie dał rady podnieść sztangi ani razu. Nie był on w tym sam. Nie zrobili tego również Evans, Singleton i Nowikow. Swoją szansę w tym zwietrzyli Stoltzman oraz Kielich, którzy podnosząc Akstra choć jeden raz mogli przeskoczyć Singletona w punktacji ogólnej i wskoczyć przed ostatnim konkursem na trzecie miejsce w punktacji zasadniczej. Kielich mimo urazu pasma biodrowo-piszczelowego, które co prawda złagodził jak mógł środkami przeciwbólowymi, założony cel przed Arnoldem osiągnął i z Akslem wykonał cztery powtórzenia. Ten sam wynik co on osiągnął również Stoltman, a na koniec przebił ich jeszcze Hooper, który zrobił o jedno powtórzenie więcej od Polaka i Brytyjczyka. Thor natomiast z Akslem wykonał dwa powtórzenia i był to czwarty wynik, lecz już po rozegraniu całej konkurencji Sędziowie dopatrzyli się, że jedno powtórzenie przez brak pełnego wyprostu rąk było niesłusznie mu zaliczone i ostatecznie zamiast 8 punktów zabój, otrzymał punktów 7. Egzekwos sklasyfikowany został na czwartym miejscu, wspólnie z Thompsonem i Licisem, którzy wykonali po jedno powtórzenie. W punktacji zasadniczej na jedną konkurencję przed końcem zawodów z 42 punktami prowadził Hooper, drugi z 38 punktami był Thor, a Stoltman i Kieliszkowski. Mieli na swoim koncie po 29,5 punktu i zajmowali miejsce trzecie, mając 5 punktów przewagi nad piątym Singletonem. Ostatnia konkurencja miała decydować o tym, czy to Polak, czy Szkot zakończy zawody na podium. Pewniakiem do wygrania był już Kanadyjczyk, natomiast Bierenson wydawać by się mogł, że spokojnie bez żadnych problemów ukończy Arnolda na drugim miejscu. W ostatniej konkurencji na zawodników czekały trzy kamienie. Pierwszy z nich Owadze 135 kg należało na wyprostowanych rękach podnieść nad głowę. Drugi owadze 160 kg przerzucić przez poprzeczkę, by na końcu podejść do ostatniego kamienia ważącego 186 kg i jak najwięcej razy załadować go na bark. Utrudnieniem tej konkurencji było, że nie można w niej używać specjalistycznego kleju, które często zawodnicy używają podczas załadunków kul na podest. Kielich w konkursach z użyciem kamieni zawsze spisywał się rewelacyjnie. Choć szkod, który był głównym jego rywalem, do walki o najniższy stopniu podjął również. Zanim zobaczyliśmy jednak ich pojedynek, to pierw do konkurencji wyszedł Ziółkowski. Na pierwszym kamieniu naderwał on biceps i nie dał rady już go podnieść. Z wielkim zainteresowaniem wszyscy teraz czekali na to, co pokaże Kielich i zaraz po nim startujący młodszy z braci Stoltman. Zanim jednak doczekaliśmy się startu Polaka, to kolejni zawodnicy wychodzili do konkurencji i mało który zawodnik był w stanie poradzić sobie z pierwszym kamieniem. Pierwszym zawodnikiem, który to zrobił, był Nowikow, który zaliczył tylko pierwszy kamień, a z drugiego już zrezygnował i podziękował za udział w zawodach. To samo uczynił zaraz startujący po nim Thomson. W końcu przyszła pora na Kieliszkowskiego. To, co Polak pokazał, to przejdzie do historii Arnold Strongman Classic na długie lata. W nowej formule tego konkursu ustanowił rekord świata. Pierw pewnie nad głowę podniósł pierwszy kamień, następnie gdy doszedł do drugiego, przerzucił go bez trudu przez poprzeczkę. I chyba każdy, kto obserwował to na żywo, zastanawiał się, ile razy jest w stanie założyć na bark kamień ostatni. Kiedy w 2019 roku ustanowił rekord świata, zakładając kamień na bark ważący 186 kg 5 razy, to była to konkurencja, w której mierzył się tylko z tym jednym kamieniem. W tym wypadku trudno było liczyć, że wynik ten powtórzy, bo dwa kamienie wcześniej, z którymi musiał sobie poradzić, już go kosztowały sporo sił. Kielich poszedł na maksa, wiedząc o co walczy i kamień na bark założył trzy razy, czym wysoko zawiesił poprzeczkę Stoltmanowi, który wychodził do konkurencji zaraz po nim. Brytyjczyka nie było stać na to, by wynik Kielicha poprawić. Ostatecznie zdołał zaliczyć pierwszy i drugi kamień, a z trzeciego z braku już sił po prostu zrezygnował. Było już pewne, że to Polak stanie na najniższym stopniu podium i po raz piąty w swojej karierze wróci z Ohio z medalem. Pozostało już tylko czekać na to, co zrobi Bjerensen oraz Hooper. Islandczyk, ku zaskoczeniu wszystkich, nie dał rady unieść nad głowę pierwszego kamienia, za co otrzymał podobnie jak Ziółkowski zero punktów. W punktacji zasadniczej spadł przez to z drugiego na czwarte miejsce, a Kielich wspólnie ze Stoltmanem, z którym Polak miał się bić o trzecie miejsce, wskoczyli na pudło. Pozostał jeszcze tylko Hooper, który nie musiał nawet wychodzić do ostatniej konkurencji. Zrobił to zaliczając podobnie jak Stoltman tylko pierwszy i drugi kamień, a z trzeciego już zrezygnował. Podsumowując tegoroczne zawody Szwarcenekera w Columbus. należą się wielkie słowa uznania dla Hoopera, który obronił tytuł sprzed roku i po raz kolejny pokazał wielką formę w żadnej konkurencji nie wypadając poza podium. Jest bardzo równy i ciężko dziś sobie wyobrazić, że szybko znajdzie swojego pogrące na najważniejszych zawodach rangi światowej. Być może będzie nim Tor, który wrócił po czterech latach przerwy. Widać, że nie jest on jeszcze tak silny, jak był w latach swojej dominacji, ale jego forma cały czas będzie szła w górę. I na pewno będzie chciał to udowodnić w następnych startach. Mimo czwartego miejsca zaliczył bardzo dobry występ, czym wzbudził wielkie zainteresowanie kibiców na całym świecie. W końcu na Arnold Classic dobrze zaprezentował się Stoltman, który jak dotąd w Ohio spisywał się średnio bądź słabo. Nie przystoi to dwukrotnemu mistrzowi świata, ale wreszcie w Kolumbus stanął na podium, i wypadł dobrze. Oddał równy start i myślę, że ze swojego występu jest bardzo zadowolony. Pozostali mistrzowie świata, nowików i licis wypadli poniżej oczekiwań i o swoim starcie lepiej by szybko zapomnieli. Z perspektywy Polski możemy tylko pogratulować Mateuszowi Kieliszkowskiemu, który dał tym startem nam wiele powodów do radości i dumy i po raz kolejny udowodnił swoją wielką jakość. Każdy, kto na żywo śledził zawody, chyba widział, jak wiele emocji wśród kibiców wywoływał jego występ, kiedy podchodził do każdej konkurencji. Publika za każdym razem zrywała się i dopingowała go głośnymi okrzykami, co nie było widoczne, kiedy startowali jego rywale. I nie była to Polonia Amerykańska. Byli to Amerykanie, którzy z całego serca kibicują Polakowi, bo przez wiele lat przysporzył on im wiele emocji, które pamiętane są do dziś. Po raz trzeci w Kolumbus zajął drugie miejsce, po raz piąty stanął na podium, po raz kolejny ustanowił w jednej z konkurencji rekord świata. To duma narodowa, której ja dziś w imieniu wszystkich kibiców sportów siłowych w Polsce chciałem powiedzieć po prostu dziękuję. Drugi z Polaków Oskar Ziółkowski w swoim debiucie zajął dziesiąte miejsce i na pewno wyciągnie z tego startu na przyszłe wnioski. Był piątym Polakiem w historii, który mierzył się w profesjonalnych zawodach Schwarzeneggera i sam start czyni go już z tego powodu wygranym. Do następnego.